Witam Państwa serdecznie, witam naszych gości, Paweł Lechowicz, Marcin Łopatyński, prowadzący Krzysztof Brzewski. Witam w serii rozmów eksperckich i dzisiaj będziemy rozmawiać na temat, czy fotowoltaika naprawdę się opłaca. Zaczniemy od historii fotowoltaiki. Marcin, może byś nam opowiedział, jak to w ogóle w Polsce się zaczęło? Tak, Krzyśku, jakby sama branża fotowoltaiczna w Polsce jest już od jakiegoś czasu. Tak naprawdę jej bardzo szeroki rozwój nastąpił w 2015-16 roku. Wszystko jest to spowodowane zmianą w prawie. Z tego co pamiętam, to tam były jakieś problemy z ustawą, bo tam wiem, że jakiś poseł Bramora chyba chciał rozwiązania innego, jeżeli chodzi o rozliczenie i ostatecznie dopiero chyba rok później zostało wprowadzone właśnie rozliczenie prosumenckie, chyba wcześniej miało być odsprzedaż, a potem odkup energii po niższej cenie, tak było? Bardzo dobrze pamiętasz. 1 lipca dokładnie 2016 roku wystartował system opustów, tak jest. I od tego momentu możemy liczyć jako realny system wsparcia dla polskich prosumentów. Paweł, ty wtedy co robiłeś? Przypomnij sobie. W 2016 roku? W 15, wtedy co jeszcze wiesz, przed przełom. Jak się dobrze skupię, to najprawdopodobniej wtedy zaczynaliśmy tak naprawdę rozmowy z pierwszymi osobami na temat fotowoltaiki u nich w domach. Wiedzieliśmy, że pomału ta zmiana będzie wchodziła w życie i faktycznie 2016 rok, początek, to był taki przełomowy okres, gdzie wejście do meteringu rozliczenia rocznego faktycznie spowodowało, że to się po prostu zaczęło w Polsce opłacać. Oprócz tego oczywiście idąc troszeczkę dalej historycznie, wejście dotacji, nowe komponenty, trochę tańsze jakby nie patrzeć też, to też spowodowało, że faktycznie coraz bardziej ten czas zwrotu się skracał, za tym gdzie też ta instalacja coraz bardziej opłacalna się robiła. Mhm. Jak pamiętam, w 2015 to chyba było 5 albo 7 firm, które w ogóle fotowoltaikę miały w swojej ofercie i które wiedziały w ogóle jak funkcjonuje fotowoltaika. Osobiście z moje pierwsze doświadczenie z fotowoltaiką to pamiętam jak SolarEdgem miałem pierwsze szkolenie i się dowiedziałem, że fotowoltaika nie jest zasilaniem awaryjnym i jak nie ma prądu z sieci, to nie będzie działało. I sobie pomyślałem, nie, to się nie opłaca, to nie ma sensu, to absolutnie się w niczym nie sprawdzi. No i dużo musiał wody upłynąć, żebym zrozumiał, jak dużo faktycznie wnosi po tej drugiej stronie, kiedy ten prąd jest, kiedy można korzystać z niego w sposób całkowicie ekologiczny. Tak. Ja pamiętam taką swoją pierwszą jakby styczność z fotowoltaiką, jak to u was było? Ja w ogóle jeszcze dołożę, że w 2015 roku w ogóle w całej Polsce było kilkaset instalacji, więc to pokazuje jak skalę, jak ogólnie sama branża się rozwinęła, gdzie teraz kilkaset instalacji prawdopodobnie montowanych jest w ciągu jednego dnia. Więc no, to pokazuje jakby ogromną skalę rozwoju całej branży. Tak, panele polikrystaliczne 250 W jako standard. Ty je masz chyba masz u siebie, prawda? Trochę mocniejsze. Wszystko już mocniejsze. No. Tak? I jakie? 275. 275, o, to pięknie, pięknie. Ja pamiętam, potem był ten skokowy wzrost właśnie mocy. Do 280, 290 i wtedy mono się zrobiły strasznie popularne. Chyba firma Longi wtedy zaczęła produkować na masową skalę i cena się zrównała z polikryształem. Tak, wtedy polikryształy praktycznie gdzieś odeszły. Mhm. Powstał na rynku tylko praktycznie monokryształy. Jakbyście się zastanowili, przepraszam, że ci przerwałem. Jakbyście się zastanowili poza faktycznie zmianą w ustawie i poza wprowadzeniem dotacji, jakie jeszcze były takie kroki milowe, które spowodowało, że rozwój fotowoltaiki jest gigantyczny. To jest chyba najbardziej rozwijająca się branża dzisiaj w Polsce. Ja chyba dopowiem, szedłem ci słowo, ja chyba powiem ulga termomodernizacyjna, która była troszeczkę przed dotacją. To też pokazało chyba, że jest to jakiś temat troszeczkę bardziej szeroki, że faktycznie więcej ludzi może dotyczyć i okazało się znowu, że jest trochę taniej, za tym idzie. W głowach ludzi okazało się, że to będzie jeszcze bardziej opłacalne, więc troszeczkę na szerszą skalę faktycznie fotowoltaika się pojawiała, chyba pojawiła w świadomości ludzi, tak to chyba trochę określę, że w 2015-16 roku, kiedy rozmawialiśmy z ludźmi, fotowoltaika, co? Kolektory słoneczne, tak, wiedzieli co to jest, wiedzieli o co chodzi, fotowoltaika, niespecjalnie. I faktycznie 18 rok, tak gdzieś może 19, 18 chyba bardziej, kiedy pojawił się to takim jakby szerszej świadomości u Polaków po prostu. Ja może coś dopowiem jeszcze, dla mnie chyba najważniejszym czynnikiem rozwoju samej branży w Polsce to były też wzrosty cen energii. No chyba teraz wszędzie słyszymy o tych wzrostach cen energii. Z roku na rok ten prąd rośnie coraz bardziej w górę.
I to też wydaje mi się, że zmieniła się świadomość trochę Polaków, że skoro ten prąd rośnie, on będzie rósł, niestety będzie rósł, to musimy sobie przyznać tutaj obaj. No niestety spowodowało, a dla nas stety, że ta branża się bardzo mocno rozwinęła. Jeszcze jak pamiętam, jak w 2015 sprzedawaliśmy fotowoltaikę, to też ceny spadły bardzo mocno. Jak sobie przypomnę, w jakich cenach sprzedawaliśmy te 6 lat temu, a jak dzisiaj możemy zaoferować klientom, to różnica jest bardzo, bardzo, bardzo duża. I to jest chyba kwestia komponentów i też właśnie łatwiej większej dostępności produktów, większej ilości dystrybutorów, tego, że pojawił się faktycznie ten taki rynek polski dystrybucyjny, no bo wcześniej to, jeżeli były jakieś dostępne panele, no to faktycznie trzeba było szukać, więc myślę, że to też był jeden z kroków milowych. No dobra, panowie, generalnie każdy z nas ma fotowoltaikę, chyba możemy się do tego przyznać. Oczywiście. Więc jakbyśmy się zastanowili, to jakie główne powody były u was? Ja u swoich też opowiem. I jakie największe, może nie przewagi, ale korzyści widzicie, kiedy już macie fotowoltaikę? Jak to wygląda u ciebie, Marcin? Krzyśku, przede wszystkim no jakby szef z butach chodzi, więc jakby ja przede wszystkim no, montowaliśmy i sprzedawaliśmy zestawy fotowoltaiczne już blisko 2 lata. I sam chciałem na własnej skórze poczuć, jak to jest produkować ten własny prąd u siebie w domu. No i w 2017 roku założyłem instalację fotowoltaiczną. I przede wszystkim uświadomiło mi to, że rzeczywiście rachunek za prąd może wynosić 8 zł. I mnie to bardzo osobiście przekonało. Jestem bardzo wiarygodny, jeżeli komuś też mam zaproponować, czy też jakieś rozwiązanie u niego wdrożyć, jeżeli chodzi o zestaw fotowoltaiczny. No tak, to prawda. Paweł? Ja nie mam aż takiego długiego, bezpośredniego doświadczenia jak Marcin. Dlatego, że ja swoją katorgę z budową domu niedawno zakończyłem i świeżo na tym domu instalacja powstała. Niestety jeszcze nie działa z tego względu, że jesteśmy na etapie teraz przyłączania do zakładu energetycznego. Procedura jest trochę trudniejsza, muszę zwiększyć moc i tak dalej, bez wdawania się w specjalne szczegóły. Natomiast ja budując dom zdecydowałem, że chcę mieć absolutnie wszystko na prąd. Centralne też. Centralne też ogrzewanie, ciepłą wodę, wszystko na prąd. Dlaczego? Dlatego, że to mi daje jakieś poczucie, nie wiem, czy kontroli, czy niezależności od wszystkiego, co się dzieje dookoła. Oczywiście mogę mieć gaz, oczywiście mogę mieć węgiel, oczywiście mogę mieć cokolwiek innego, ale węgla sobie raczej w ogródku nie wykopię. Gazu tym bardziej. A nawet czysto teoretycznie, jeśli bym niedowymiarował instalację, którą dzisiaj mam, to zawsze parę czy kilkanaście paneli mogę dołożyć i zawsze wiem, że ten rachunek mogę zmniejszyć prawie że do zera. Więc to jest też coś, co dla mnie było bardzo ważne, żeby faktycznie ten dom finalnie, może nie żeby był zero kosztowy, ale te media finalnie w skali całego roku to będą śmieci, woda, zimna, ścieki, no jakiś tam internet z telewizorem i tyle. Więc to było coś, co po prostu było dla mnie ważne, a też tak jak Marcin mówi, przy okazji szef z butach chodzi, więc tak. U ciebie jak? Ja miałem podobnie. Ja sprzedając fotowoltaikę klientom biznesowym bardzo im zazdrościłem, że mają instalację, sam nie miałem na dachu, więc mnie tam skrobało i w pewnym momencie powiedziałem, trzeba zrobić. I to chyba było 2 lata temu. Jakoś tak. 2 lata temu, więc jestem średniakiem akurat używania instalacji fotowoltaicznej. I na pewno to, co mogę każdemu powiedzieć, to ja nie płacę za prąd. Więc jeżeli Państwo płacicie, to zadam moje ulubione pytanie, po co? Więc... Tak, ja myślę, że też jakby, przepraszam, przerwę, że Marcin też jest chyba dobrym przykładem tego, że czasami się ludziom wydaje, że jeśli mało dzisiaj płacę za prąd, to się nie opłaca. Chyba nie do końca. Marcin nie wiem, skąd brał prąd, ale on jechał stówkę, płaciłeś miesięcznie, dobrze mówię? No 150. Coś koło stówki, 150 zł. Więc nie jest taki wysoki rachunek. Na pewno osoby, które gdzieś decydują się na instalację, z reguły płacą około 250-300 zł miesięcznie. Więc to też pokazało, że faktycznie jak najbardziej się opłaca. Teraz z tego, co wiem, też masz na myśli rozbudowę. Dokładnie tak. Żeby gdzieś tam dodatkowo jeszcze jakiś sprzęt na prąd w domu dołożyć. Więc to też faktycznie pokazuje, że po prostu ma to więcej ludzi. Zawsze praktycznie. Zgadzam się. Tak jest. No ja miałem duże rachunki, bo ja miałem 450 zł miesięcznie za prąd i teraz płacę 16 zł. Zawsze ci zazdroszczę tych 8 zł mniej. Ale dla mnie 16 zł to i tak jest bardzo atrakcyjna kwota. No, więc też trzeba powiedzieć, że ja mam dużo większą instalację w związku z tym, więc według mnie zawsze ta opłacalność jest taka sama, bo jeżeli mały rachunek, to po prostu mniejsza instalacja, czyli też mniejszy koszt nabycia. Duży rachunek, większa instalacja, większa, ale relatywnie,
będzie dokładnie taki sam czas zwrotu całej inwestycji. No a dodatkowo ja mogę powiedzieć, że u mnie sąsiedzi mój dom traktuje jako punkt nawigacyjny, bo to jest ten dom cały w panelach, więc to też jest w porządku. I muszę powiedzieć, że też fajnie wpływa to na taką lokalną społeczność, bo mogę iść do sąsiada i powiedzieć, żeby przestał palić śmieciami, bo miałem takiego i przestał. I że po to ja montuję i robię fotowoltaikę, żeby nasze dzieci, bo wszyscy akurat w okolicy mamy dzieci, były zdrowsze, żeby o to dbać. I to jest taki argument taki konkretny. Nie opowiadam o czymś, że proszę go, żeby coś zrobił, tylko pokazuję też, co ja zrobiłem. I zdecydowanie czuję się tym mocniejszym w argumentacji, żeby wpływać na osoby dookoła. I widzę, że to działa, bo nawet najbardziej zatwardziali moi sąsiedzi pomalutku o tej fotowoltaice myślą. Jestem w nich po prostu super dumny, więc tak. Tak, myślę, że też i Marcin, i Krzysiek, ty. Ja mniej, bo troszeczkę później ta instalacja się na moim dachu pojawiła. Można powiedzieć trochę, że lokalnie trochę prekursorami byliście. I więc myślę, że tak jak mówisz, jako punkt nawigacyjny w stosunku ten stały w panelach, czy ty Marcin pierwszy u ciebie na osiedlu. Dzisiaj ile tych instalacji na osiedlu jest? No, 4. 4, więc faktycznie fajnie, sam osiedlu też dookoła miejscowości, z tego co wiem, też się pojawiły, więc fajnie, że zaszczepiłeś. Pokazałeś przede wszystkim, że to się po prostu opłaca, więc to też jest fajne w mojej ocenie. Tak, myślę, że to jest chyba najlepsza puenta. Ja się z tym super czuję, więc to jest po prostu dobre. No tak, tak. Dobrze, to przejdźmy do tematu, który chyba wszystkich najbardziej jakby ściągnął do obejrzenia tego filmiku, czyli co zrobić, żeby instalacja była fotowoltaiczna. Żeby instalacja fotowoltaiczna była po prostu opłacalna. Na co zwrócić uwagę, czym się kierować, jakie decyzje podjąć, a co zważyć, w którą stronę iść. Marcin. Przede wszystkim, Krzyśku, ja zwróciłbym uwagę na dwie rzeczy. Dobry dobór komponentów jakby do zużycia, które obecnie mamy. Co czyli, masz na myśli? Aby tak dobrać instalację fotowoltaiczną, żeby ona produkowała nam odpowiednią ilość energii potrzebną w skali całego roku. Czyli nie przewymiarowujemy, jeżeli nie mamy miejsca, to robimy maksymalnie, ile damy radę. Chodzi o to, żeby ją dobrać idealnie pod nasze zużycie. Wtedy rzeczywiście ta opłacalność jest największa. I drugie to oczywiście odpowiedni wybór firmy. Jakość wykonania. Myślę, że jakość wykonania w przypadku opłacalności instalacji fotowoltaicznej to może być czasem nawet 30% produkcji. Więc tutaj musimy zwrócić bardzo dokładnie uwagę na to, czy ta firma ma doświadczenie, czy ma własne ekipy instalacyjne, czy ma odpowiedni sprzęt, czy ma odpowiednie uprawnienia i czy wykonała odpowiednią ilość takich instalacji już do tej pory. Jasne. Ja bym na pewno zwrócił uwagę na to, że jesteśmy w branży, która zajmuje się energetyką. Instalacja fotowoltaiczna ma działać długotrwale. Mówi się 20-25 lat, to są dosyć duże odległości czasowe, ale generalnie duży okres czasu ma być. W związku z czym ja zalecałbym zawsze wybrać takiego partnera w realizacji inwestycji fotowoltaicznej, który jest stabilny, który jest już na rynku jakiś czas, który pokazał swoją moc zarówno w instalacjach, ale przede wszystkim w opiece poinstalacyjnej. Ile razy zmieniły się przepisy dotyczące dotacji w ostatnich latach? No, na pewno teraz pierwszy przypadek, kiedy rzeczywiście program Mój Prąd będzie w innej wersji. Czyli najpierw nie było, potem się pojawił w pierwszej wersji, teraz jest w drugiej. Czyli mamy już jakby trzy zmiany dotyczące samej jednej dotacji. Ustawa i sposób jakby rozliczenia, przynajmniej dotyczący klientów, prosumentów, zmienił się co najmniej dwa razy. Tu już mam to kolejne zmiany. W związku z czym, patrząc na to, że minęło 6 lat, odkąd funkcjonujemy i mamy już 5 zmian dotyczących przepisów prawa i sposobu rozliczenia, warto mieć partnera, który przy kolejnych, które na pewno będą się pojawiały, będzie mógł wesprzeć i poprowadzić za rękę, tak żeby wszyscy byli spokojni i zadowoleni. Paweł, ty na co byś zwrócił uwagę? Myślę, że to dużo, dużo prawdy w tym, co mówicie. Co się faktycznie przeciwpożarowe zabezpieczenie, wszystkie inne rzeczy, które po drodze wchodzą, tak, które są ustanowione, są obowiązkiem, żeby to zrobić. To faktycznie pod kątem wyboru, poza komponentami, to się wydaje dość oczywiste, że też z reguły ludzie mówią, tak, chciałbym dobry sprzęt. Taki, który będzie działał. Taki, o którym zapomnę, że jest. I to jest jak najbardziej prawdziwe. Z drugiej strony jakby podpiszę się też obiema rękami i nogami pod tym, co powiedział Marcin, że sam sprzęt to jest jedno, ale sposób montażu, ułożenia paneli, odpowiedni dobór ilości w łańcuchu, nie zagłębiając się w szczegóły i po prostu zamontowanie tego, Marcin mówi 30%, ja myślę, że czasami to może być nawet 70%, jeśli jest źle instalacja zamontowana, więc faktycznie jest to kolosalnie ważne,
żeby firma, która założy nam instalację, bo z reguły ludzie myślą, że jakby instalacja to jest po prostu cena paneli, cena falownika, jakieś tam sprzęty dookoła plus jakiś tam montaż. A jakby całość jest dużo, dużo, dużo ważniejsza i poza faktycznie samymi komponentami, jakość wykonania, ta pewność, którą możemy mieć, która będzie wynikała chyba z tego, co ty powiedziałeś, czyli faktycznie taki partner, któremu będziemy mogli zaufać, że jak do nas przyjedzie, to będziemy się czuli chyba zaopiekowani. Faktycznie, że ktoś poświęcił nam czas, dowiedział się, na czym nam zależy. Czy ta instalacja, tak jak Marcin powiedział, żeby ona była pod zużycie roczne, lub jeśli ktoś planuje większe zużycie, żeby to uwzględnić i ewentualnie zrobić większą, ale tylko wtedy, jeśli faktycznie ktoś wie, że na pewno, nie wiem, będzie miał klimatyzację, pompę ciepła, czy że będzie grzał na przykład wodę prądem teraz. I te wszystkie rzeczy, jak się weźmie do kupy, to wtedy faktycznie możemy powiedzieć, że ta instalacja jest kompletna, dobrze wykonana i z taką pewnością, że jak ktoś ją zainstaluje, to będzie miał pewność, że będzie z tego zadowolony. W mojej ocenie tak to trochę chyba wygląda. Tak, Paweł, chyba nawet pamiętasz, że rozmawialiśmy na ten temat. Widzimy trend na rynku taki, nawet do nas dzwonią klienci na infolinię i proszą o pomoc, gdzie mamy błędną wykonaną instalację przez innych wykonawców. I ten problem myślę, że będzie się pogłębiał, dlatego że firm jest coraz więcej na rynku. Wybór wykonawcy jest teraz ogromny i warto tutaj jednak zwrócić uwagę na to, żeby wybrać tego właśnie dobrego wykonawcę. Tak, to jest bardzo mądre, co mówisz. To jest taka, że jeśli mówimy o czymś, co ma nam działać 20, 25, 30 nawet lat, jeśli faktycznie to będą te komponenty, nie mówię z górnej półki, ale naprawdę dobre, to jakby 1000 zł, 2, czy nawet czasami 5 może się okazać bez znaczenia. Niezależnie, czy to jest klient, który chce to zrobić u siebie na firmie, czy ktoś chce zrobić u siebie na domu, może się okazać bez znaczenia, bo ilość problemów później, czy pod kątem zgłoszenia, czy pod kątem działania, czy pod różnymi innymi, po prostu ma znaczenie. I faktycznie to, że ktoś może mieć tą pewność, że to będzie zrobione dobrze, że będzie z tego zadowolony, że to będzie po prostu działać tak, jak powinno, no niesamowicie ważne. Niesamowicie ważne i faktycznie jakby branża się rozrasta mocno, to jest prawda, firm pojawia się coraz więcej, więc jeśli ktoś będzie jakby wybierał zawsze tylko cenę, no to jest to powiedzenie o cenie. Jak ono jest? Jak ono brzmi? Pamiętacie? Cena czyni cud. Ja to się pytam, ale że chyba, że z niskiej ceny pamięta się raz, a ze złego wyboru całe życie. No jakoś coś takiego. Znałem, bardzo fajne. Coś takiego, więc, więc warto mieć to myślę na uwadze. Super, dzięki Paweł. Marcin, w takim razie jakbyśmy podsumowali, co musiałoby się wydarzyć? Jakimi kryteriami należy się kierować, żeby instalacja była naprawdę, naprawdę opłacalna? Żeby można było powiedzieć, to była jedna z lepszych inwestycji w domu, w firmie od lat i na lata. Przede wszystkim, Krzyśku, podejście partnerskie do potencjalnego klienta firmy, dobranie tej instalacji na dobrych komponentach, odpowiednio i odpowiednie jej zamontowanie. Ok. Plus cała procedura, która jest później, jeśli mogę dopowiedzieć, czyli zgłoszenie, jeśli to jest dotacja, no to jakby pomoc w pozyskaniu dotacji. Jeśli są pytania o to, na przykład ulgi, to też, żeby faktycznie był ktoś po drugiej stronie, w cudzysłowie słuchawki, gdzie wiemy, że jeśli mamy trudności, ktoś odbierze i nam pomoże. Myślę, że to też będzie w tej całym równaniu bardzo ważne. Ja się zgodzę z tym w 100%. Wiem, że w starciu klient indywidualny i duży dystrybutor energii bardzo trudno się rozmawia. I bardzo no, ciężkimi argumentami dysponuje zawsze czy dystrybutor, czy sprzedawca energii. Warto mieć partnera, który ma po prostu doświadczenie i nie zrażając się będzie bronił interesów klienta po prostu u dystrybutora. A te zmiany na pewno będą, ja myślę, że jeszcze przynajmniej 3 duże zmiany w najbliższym czasie się pojawią dotyczące rozliczenia energii, magazynowania energii. To myślę, że to jest coś, co się wydarzy i tego trzeba się spodziewać i właśnie wybierać firmy, które są tego świadome i będą w stanie w tym temacie pomóc. Panowie, zajmujemy się tematem, odkąd branża istnieje, to może podzielimy się z naszymi oglądaczami kilkoma śmiesznymi historiami, albo strasznymi historiami dotyczącymi fotowoltaiki i tego, co tam klientów spotkało. Duchy na strychu. Duchy. Ja zacznę od siebie, żebyście mieli trochę więcej czasu, bo wiem, że to pytanie mogło Was zaskoczyć.
ale mieliśmy taki przypadek klienta, który miał fotowoltaikę i chciał ją rozbudować i zgłosił się do nas. Ale najpierw poprosił, żeby sprawdzić, co tam się dzieje z jego fotowoltaiką, bo odkąd ją zamontował, płaci dwa razy wyższe rachunki. Generalnie przekonany był do technologii, do tego, co się dzieje, ale nie był przekonany do właśnie do wykonawcy, któremu zrobił pierwszą część instalacji. No i zweryfikowaliśmy to, od ciebie Marcin pojechali panowie i sprawdzili, że faktycznie instalacja była wpięta nie z tej strony licznika, co trzeba. I zamiast, tak, zamiast klientowi ulżyć, to mu tylko i wyłącznie dokładała. Niby taka prosta rzecz, miejsce wpięcia, ale spowodowała, że faktycznie ten klient odczuwał absolutnie coś innego. No i przepięcie tej instalacji spowodowało, że zadziałał, ma teraz dwa razy większą instalację i jest bardzo zadowolony. Mnie zawsze zaskakują takie sytuacje, które już spotkałem chyba parę razy, jak zajmuję się fotowoltaiką, gdzie rzeczywiście byłem u klienta, u którego był doradca z konkurencji. Mhm. To są zawsze bardzo, bardzo ciekawe spotkania. Razem byliście? Tak, oczywiście. Podczas jednego spotkania wymiana doświadczeń, argumentów. No, zdarzyło się tak bodajże trzy razy. I co klient wybrał? Ostatecznie nie, oczywiście. Nie dziwię się. Polecam Marcin Łopatyński. Swoim urokiem rozumiem, że przekonałeś. Oczywiście, że tak. Jeśli chodzi o śmieszną sytuację, pod kątem takich sytuacji, gdzie doradca przyjeżdża do osoby, która gdzieś tam chce, jest zainteresowana fotowoltaiką, chce się dowiedzieć więcej, że widziałem zdjęcia doradców, którzy jeździli na wielbłądach, czy inne sytuacje, to naprawdę w mojej ocenie bardzo fajne. Ja pamiętam jedną sytuację na samym początku. Ona dzisiaj jest sytuacją, nie wiem czy zabawną, w jakim stopniu może trudną, może straszną, wtedy bardzo straszną. Dzisiaj już z perspektywy czasu trochę inaczej do tego podchodzimy. Bo pierwsza instalacja, jaką zrobiliśmy w życiu, fotowoltaiczną. W województwie opolskim, w gminie Izbicko, chyba jeśli dobrze pamiętam, wykonaliśmy instalację chyba 4 kW. I jakby nie patrzeć, no uczyliśmy się tego trochę, nie? Jak każdy. Jak każdy. Ekip w Polsce, które były doświadczone w montażu fotowoltaiki, trzy. Nie było praktycznie, może trzy w całej Polsce. I pierwszą instalację, jaką zrobiliśmy, to była jedna z najgorszych instalacji, jaką zrobiliśmy. Na początku. Faktycznie poprawialiśmy ją chyba 2, 3 czy 4 razy. I faktycznie, nie dziwiąc się w ogóle irytacji pana Zygmunta, pamiętam, że tak miał na imię. Pozdrawiamy pana Zygmunta, jak nas wygląda. Tak, pozdrawiamy bardzo, bardzo gorąco. Nie dziwię się irytacji, faktycznie poprawialiśmy ją kilka razy. Natomiast z perspektywy czasu właśnie wtedy bardzo straszne, bo pierwsza instalacja, uczymy się, tu jest nie tak, znowu problemy, znowu trudności, co zrobić? Drapaliśmy się po głowie, więc ja pamiętam, to mi dobrze w mózgu zostało. Natomiast bardzo się cieszę, że finalnie cała sprawa została załatwiona tak, że pan Zygmunt zapraszał nas na obiad i coś do picia. I uzupełnienie. Tak, więc myślę, że to też fajna, tak jak mówię, trochę straszna, z tamtej perspektywy, natomiast dzisiaj taka już weselsza chyba. Jako zebranie bardzo dobrego, srogiego doświadczenia, to fajne. To z takich początków pamiętam, jak zaczynaliśmy w ogóle obsługę klienta biznesowego i nie było jeszcze finansowania, nie było leasingu. I napisałem chyba do 24 instytucji finansowych cały biznesplan, co to będziemy robić, jakie to jest opłacalne. I jak to uży klientom, jak łatwo przejść z płacenia rachunku na płacenie po prostu ratę leasingową. Byłem bardzo dumny z tego maila, właśnie znalazłem te firmy, wysłałem im. Słuchajcie, żadna mi nie odpisała do dzisiaj. A to było 6 lat temu. więc czuję, że to nie było najlepiej sklecone działanie. To było także początki. Leasing? Foto co? No tak, co tak, tak, tak. Ja znalazłem w końcu firmę w miejscowość na Rzeszowszczyźnie, na P, za Rzeszowem. Tak, z Przemyśla, firmę, która zdecydowała się pierwszą instalację fotowoltaiczną w ogóle zrealizować i z klientem organizowaliśmy spotkanie, żeby przyjechali. No generalnie było mega, 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 mega trudno. Ale pamiętam też tą wiarę, jak wchodziliśmy w to, Paweł, razem i sobie wiedzieliśmy, że to musi po prostu, musi się dać zrobić i się nie poddawaliśmy. No ale dzisiaj faktycznie, ale bez perspektywy czasu było trudno. No.
Ale jest trudno, ale inaczej trudno niż, tak. niż myślę wtedy. No wtedy pół roku pracowaliśmy już z klientami i szukaliśmy, jak sfinansować pierwszą instalację fotowoltaiczną. Dzisiaj chyba każda instytucja finansowa chce robić fotowoltaikę, bo się już do tego przekonała. Ostatnio jak z naszymi partnerami rozmawiałem, to też mówili, że spodziewali się, że będą jakieś wyzwania, że ktoś nie będzie coś płacił, że będzie jakaś windykacja. Okazuje się, że praktycznie ten problem nie istnieje. Że jednak na fotowoltaikę decydują się zarówno osoby, jak i firmy, które wierzą w swoją przyszłość i chcą w nią inwestować, po prostu to robią. Tak, to też pokazuje nawet, że dzisiaj w telewizji możemy zobaczyć reklamy. Tak. Kredyt na fotowoltaikę, jakieś finansowanie na fotowoltaikę. Te panele się przewijają w reklamach w telewizji. To chyba też pokazuje popularność i faktycznie kolosalne przekonanie nie tylko samych ludzi, którzy chcą to mieć, ale też jakby całego otoczenia dookoła. To prawda. Panowie, na koniec taka śmieszna historia, która przyszła mi do głowy. Bo myślałem, że już mnie nic naprawdę w życiu nie zaskoczy, jeżeli chodzi o fotowoltaikę, ale jednak we wrześniu 2019 roku napisaliśmy do jednego z dużych dystrybutorów w Polsce pismo, bo chcieliśmy pewnych wyjaśnień odnośnie rozliczenia energii z produkcji. I wyobraźcie sobie, że odpowiedź otrzymaliśmy tydzień temu. I kiedy wysłaliście? We wrześniu 2019. A to? Jak widzicie, może bardziej biurokracja. Biurokracja jeszcze w Polsce jest bardzo powszechna. Ale wyjaśnili sytuację? Niestety nie. Super. Odesłali do ustawy o odnawialnych źródłach energii. No tak, jakby nie było. Ustawa jest tym wiążącym dokumentem, aczkolwiek też ma w sobie kilka niejasności i myślę, że też będzie jeszcze kilka nowelizacji wprowadzanych, więc to nas na pewno czeka. Podsumujmy nasze krótkie spotkanie. Warto wybrać dobrą firmę, warto kierować się jakością i świadomością tego, że nie kupuje się tylko urządzenia i zostaje się z nim samemu, tylko że jest gdzieś partner, który w ramach obsługi tego urządzenia będzie i w stanie pomóc ze strony merytorycznej, jak i od strony prawnej, jak i też od strony energetycznej. Warto pamiętać, że 5 tysięcy drożej, 5 tysięcy taniej może na dzień dobry wyglądać strasznie, ale z drugiej strony może dawać dużo większe poczucie pewności funkcjonowania i po prostu dobrego wykonania instalacji. Chyba warto wybrać zawsze tego partnera, który jak się do niego zadzwoni, to odbierze telefon z uśmiechem i powie: dzień dobry, czym mogę pomóc? I chyba z tym Państwa zostawimy, życząc miłego dnia, wieczoru, poranka. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję. Paweł Lechowicz. Dziękuję bardzo. Marcin Łopatyński. Dzięki. Krzysztof Brzewski. Pozdrawiam Państwa.